tragicznie szczecinianie przybyli do najnowszego muzeum, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Cieszę się, że dojechali do nas. Dzisiejsza impreza to 10 lat tramwaju elektrycznego w Szczecinie została zorganizowana wspólnie dzięki wysiłkowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, dzięki wysiłkowi Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Muzeum Techniki Komunikacji Zajezdnia Sztuki. Byli Państwo na ulicy Klonowicza, tam mogliście obejrzeć zaplecze, dzięki czemu tramwaje są remontowane, dzięki czemu jeżdżą po ulicach Szczecina. Natomiast tutaj, w żadnej zajezdni niewierzyńskiej, zgromadziliśmy te tramwaje, które w tej chwili są dostępne w naszym mieście. Czyli ten najstarszy tramwaj typu Bremen z 1926 roku, tramwaje typu N, również wagony kiedyś liniowe, a obecne wagony techniczne, jak na przykład klub zrobiony z tramwaju liniowego typu Bremen, jak wycofane już z eksploatacji tramwaje typu 102N, jak również jeżdżące w tej chwili po ulicach Szczecina tak zwane helmuty oraz stopionki. Proszę Państwa, chciałbym serdecznie podziękować zarówno MTK, koordynatorem MTK pan Zbigniew Dąbrowski, Towarzystwo Miłośników, którego prezesem jest pan Robert Łubiński, a jednocześnie zachęcam Państwa do tego, żeby korzystać z wiedzy osób, które tutaj coś mogą powiedzieć. Szczególnie zwracam uwagę na to, co mogą opowiadać trzy osoby. Pan Roman Mirek, pan Mirek Janiak oraz pan Konrad Stachura. Jeżeli Państwo chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o starych tramwajach elektrycznych, jak również o urządzeniach energetycznych, które zostały w Azji zajęci pokazane, proszę rozmawiać z tymi osobami. Także zapraszam Państwa do oglądania tego wszystkiego. Przed godziną 15 będziemy musieli się rozstać, dlatego że wagony liniowe muszą wrócić do zajęci macierzysty, żeby wrócić jutro na linię, ale do tego czasu oglądajcie Państwo i mam nadzieję, że będziecie do nas wracać. Cieszę się również, że w przyszłym roku zaczniemy remont zajezdni, żeby było to normalne muzeum, a w lipcu 2010 roku będzie to instytucja kultury, do której będzie można normalnie, codziennie przychodzić. Dziękuję bardzo.